Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Pokémon Insurgents. No i ostatnio w sposób zupełnie niespodziewany zdobyliśmy Deoxysa. Oprócz tego zawalczyliśmy z Persefoną, chociaż planowałem zrobić to w tym materiale. Pozostaje nam, z tego co wiem, udać się w kierunku Darkraja, którego muszę pokonać i przejąć, można powiedzieć. Ja zamierzam go łapać. Nie wiem, czy zawsze jest konieczność łapania. Być może nie, może by wystarczyło go pokonać, ale ja chcę złapać. I to może nawet bez używania jakichś tam, wiecie, Master Balli mam dwa, ale no po co? Po co ułatwiać sobie życie? Hehehe. Dobra, może pierwszego Pokemona to sobie damy kogoś, żeby go obił nieco, to na przykład będzie Diver. Tak mi się wydaje, że to jest, już wiecie, że trzeba już tylko tyle zrobić. Ale zobaczymy, może okaże się, że jednak coś więcej. Ej, zaraz, którędy ja tam miałem przejść? Znowu pomyliłem ścieżki. Tędy? No chyba tędy, dobra. No to tutaj, tak, to jest droga. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a kto wie, może i dzisiejsze łapanie będzie dość skuteczne i przebiegać bez większych problemów. Co my tutaj mamy? Na razie cisza jak makiem zasiał, nic nie słychać. No naprawdę, cisza przed burzą. O, tutaj jest już konieczność użycia herc łapa. Dobrze, użyty. Czy tutaj coś się znajduje? Czy tu coś będzie skryte? A to jest obojętne, czy pójdę tędy, czy tamtędy. Tam jeszcze Hyper Potion. Dobra. Jakoś ja tego Darkraja tu nie widzę. Jest chatka. Ojejku, normalnie w takim miejscu bym w życiu nie wszedł, do takiej opustoszałej chatki. Reveal Glass. A co to jest w ogóle za przedmiot? A czekajcie, może od góry będzie szybciej przechodzić. Czy on się tutaj a nie, tu się nie pojawił. Pojawił się w przedmiotach fabularnych. To jest szkło, które pokazuje prawdę. Czy jak to jest szkło, które powoduje, że Pokémon może wrócić do swojej oryginalnej formy? Co to? To jest bardzo ważny przedmiot, wychodzi na to. Zaraz się przekonamy, jak go użyć. Być może będę musiał właśnie go użyć za chwilę. Zobaczymy. Jest i on! O, masakra! O, tak sobie w domku siedzi Darkrai. Do czego to doszło? I walczy z nami. Dokładnie. Dziki Darkrai pojawił się w tym pomieszczeniu, bo why not? Haze, dobra. Używaj sobie tego. Poszedł jeden serw. Kurde, nie zapisałem. Nie zapisałem, więc trzeba troszeczkę uważać, bo on jest w ogóle duchem, to ja go nie będę mógł ja go właśnie mogę uderzyć z false swipe'a. Trochę niefajne. Myślę, że zobaczymy. O, nasty plot, ciekawe. Spróbujemy go bić bardzo słabiutko. O, nie trafił. Bardzo słabiutko pekiem, o masakra, on tak dostał, że prawie by padł. O kurcze, to ja naprawdę muszę na niego strasznie uważać. Pewnie nie ma recovera, ale jest ogólnie cienko, no zobaczymy. Uciekł. Chciałbym, żeby się jakiś Pokémon złapał na tego Snorbola. Nie no, to chyba jest możliwe. Ale na razie średnio wychodzi. No dawaj. Ancient Ball raz, dwa. No i nie odklepaliśmy. Dark Void. O, proszę, on mnie uśpił. Czyli tak się bawimy w takie uśpienia. No dobra. Trzymaj Snorbola. No cóż. Pewnie zamierzał użyć... Ej, właśnie, on może używać ciosu, który będzie kradł mi życie, co jest bardzo możliwe. No zobaczymy. Na razie Ancient Ball. Trzymamy kciuki, żeby się w końcu udało. Ej, no, średnio. Znowu Haze. Serio. A, bo on ma abilitkę, zapomniałbym, że w momencie, kiedy mój Pokémon jest uśpiony, to tracę życie. Tak właśnie działa abilitka Darkraja. Kurczę, no dobra. No bywa, bywa. To co, jeszcze raz Ancient Ball. Błagam, no złap się szybko. Raz, dwa. No kurczę, nawet nie mogę do tych trzech przejść. Co jest grane w ogóle? No dobra. No, trzeba próbować. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Nikt tego nie powiedział. No ale no, kto by pomyślał, że będzie tak trudno? Nie, no wiecie, do jednego HP nie muszę go tam znowu osłabić, tak mi się wydaje. Znowu bez przesady. O, teraz uciekł od razu, albo i muszę. Aha, już jestem uśpiony, więc sorry, ten atak nie zadziała, dokładnie. Dawaj Snorbole do skutku, kiedyś się musi udać. Kiedyś, prawda? No, no mówię, no nawet nie mam go czym obić, choćbym chciał. To musiałby być jakiś naprawdę mega słaby atak, ale jak tu pek tyle robi? O proszę, złapał się. Szczerze mówiąc, teraz było na przyspieszeniu wszystko, bo uznałem, że a, w życiu nie pójdzie, w życiu się nie złapie. A Tura jeszcze przeżył, jeszcze wbił 96 level, brawo. Darkrai został dodany do Pokédexa. Pitch Black Pokémon. Darkrai, dlaczego spoilerujesz moją kolejną serię Nuzlocke? Dlaczego to zrobiłeś? Weź odpowiedz mi na to pytanie. Nie słuchajcie Darkraja, wkurzył mnie. Takich spoilery to walić to. Nie lubię cię Darkraja, jak śmiałeś. No i co? Złapaliśmy Darkraja.
I teraz Judy przebył długą drogę do Erebus City. No to fajnie. Jesteśmy w Erebus, nie muszę już tam przechodzić. Nikt nie możesz tutaj utrzymać się tak przez wieczność, Adamie. Muohohoho. Tak, czy naprawdę jest tak bardzo źle? Obiecaliśmy ci pokój, obiecaliśmy ci to. Tak, obiecaliśmy ci również nieśmiertelność. No, ale Adam tego nie chciał. Tak, i teraz mówi, że długie życie, takie jak wasze, no nie jest warte życia. Nie poddamy się. Judy, dzięki Bogu już jesteś. Starałem się przetrzymać ich tak długo, jak tylko mogłem, ale już nie możemy walczyć po prostu dłużej. Potrzebuję teraz twojej pomocy. Atakują oni Erebus City od wielu już dni. Staraliśmy się przetrzymać najdłużej, jak tylko potrafiliśmy. Czy będziesz ze mną walczył? Ja mogę walczyć z Maldę, jeżeli ty możesz walczyć ze swoim przyjacielem wtedy. Razem na pewno odeprzemy ich. Ojciec i syn. O kurde, to będzie niezłe. Och, czy to nie jest słodkie? A nas wyśmiewają. Damianie, pozbądź się go. Może w ten sposób odzyskasz części kryształu. Jedynej rzeczy, której nam tutaj brakuje. Tak, nie utrudniaj nam tego. Ułatw to nam. Tak, przegrajcie. Ludzie, co za pojedynek? Czy to będzie dwuwalka? Nie, to nie będzie dwuwalka. Mam osobną walkę z Damianem, ale nie mam wyleczonych Pokemonów. Trochę to nie spodziewałem się w ogóle, że będzie ta walka, więc jestem trochę nieprzygotowany. Deoxys! Ej, to jakieś oszukaństwo, bo dopiero co go złapałem. Ale to może chodzi o to, że każdy w nich ma jakby Deoxysa, czyli część jakby tego Deoxysa w sobie. To może tak działać teoretycznie. Przez co jest wiele Deoxysów. Któż to wie, albo złapałem go zbyt wcześnie, co też jest możliwe. Low kick! Wow, serio? No Diver to wiedziałem, że jest ciężki, ale aż tak? Kurde. Niedobrze. Chyba trzeba użyć Pokemona z Choice Scarfem. Prosimy Night Slash'a. Myślę, że padnie Deoxys na hita. Ale ma Focus Sasha, przeklęty, jeszcze ma Psycho Boosta. Zmniejszy sobie atak, ale rozwali Kirefrost. Deoxys ma jednak tą moc, prawda? Taki typowo atakujący Pokemon. Nie mam Pokemona żadnego, który mógłby tutaj... No właśnie, Anubis. Czekamy na ciebie. Mega ewolucja i po prostu walnij z... Oj, w sumie spodziewałem się, że coś innego jednak zrobi. No ale dobra, Focus Sasha już nie ma. Tylko, że ten Fall Play nie będzie jakiś taki mega chyba, ale wystarczy, bo Deoxys ma słabą obronę. Cudownie. Shaymin! Ej, Shaymin oprócz... Kurde, w sumie trzeba było zmienić. Niepotrzebnie nie zmieniłem. Dobra, Rai tak jest uśpiony. Pokemon, który musi paść. Dokładnie. W ogóle jak widać, Shaymin dalej jest po jego stronie, co ciekawe. Ale jak Shaymin, to ja Shayniak. Tak dwie podobne nazwy. Poprosimy o Ice Beama. Air Slash niezbyt skuteczny, ale sflinczował jak na złość. Znowu sflinczował. Co jest grane? Ej, what the... Ej, ten Shaymin oszukał. Sorry ludzie, ale nie da się cztery razy z rzędu sflinczować. No przepraszam bardzo. Coś tu nie tak. Ale miałem pecha chyba. Blastoise. W sumie nie zmieniaj. Ojejku, nie zmieniaj. Zapomniałem, że to nie jest zwykły Blastoise. Zawsze mam cały czas te pomyłki. Mega kamień. Mam nadzieję, że i tak będę szybszy. I tak czy siak osłabimy go chociaż trochę. O, trochę! Kryt! Zabrałem mu prawie całe życie. Przy okazji jeszcze widzicie, jak nie, no wielka krzywda. Dobrze poszło. Dobra, zostają mi dwa Pokemony. On może znać ciosy walczące, więc myślę, że nie ma co czekać. Po prostu full restore. No, można było się tego spodziewać. Mam nadzieję, że moje Earthquake'i będą dość dobre. Dobra, zabrał połowę. Idealnie. To drugi cios też go załatwi. Pięknie, Anubis. Czyli co, został mu jeden Pokémon? Tak, ma tylko cztery Pokémony. Jest nim Metagross, więc w sumie nie powinienem chyba aż tak bardzo się bać. Tylko kończą mi się Earthquake'i. To jest ostatni Earthquake. Może wystarczy. Aj, so close. Full restore. Tak się bawisz. A to się baw. Ale ja mam jeszcze Fall Play'a, który i tak robi tutaj wszystko. Bullet Punch z Priority niewiele mu da, ponieważ Damian w tym momencie przegrywa ten pojedynek. Ciekawe, jak tam nasz ojciec sobie poradził. Nic nie mówi. Nie, to niemożliwe. Jestem niepokonany. To koniec. Pokonaliśmy waszą dwójkę. Judy złapał i Darkraya, który teraz jest jego Pokemonem. To on jest władcą tego świata. A no tak, bo pojmałem Darkraya, więc teraz ja nim władam tym światem. Więc, tak, on wciąż uważa, że jest niepokonany i w ogóle.
Tak, przysłali mnie tutaj, żebym, tak, moje wspomnienia. No tak, no bo pamiętacie, jak chcieli mi usunąć wspomnienia, co nie? Tak, ale w momencie, gdy teraz mamy już Darkraja, możemy zrobić to samo wam. To koniec, ty jesteście skończeni. Musicie odejść. Nic nie powiedzą. To jest to, co musimy zrobić. Musisz uwolnić przyjaciela mojego syna. O tak, w końcu Damian zostanie uwolniony. Dokładnie. Tak. Bezpieczny i zdrowy. Taki jak był wcześniej. I wtedy opuścisz na zawsze ten teren. A, no takie wiecie, taki ultimatum mu stawiamy. Więcej go nie obchodzi. Tak, i chcę też, żeby ci kultyści też zostali uzdrowieni. To nie jest problem. On nic nie mówi. Jesteś głupcem. Dobrze, zrobię to. Ale zapłacisz za to, obiecuję. Ależ słowa. Patrzcie, czy naprawdę Damian w końcu stanie się tym, kim był na początku serii. No nie wierzę. Co się stało? Zapłacisz za to, Adamie. Już nie jesteś augurem nigdy więcej. Pamiętaj o tym. I odszedł. Czy ktoś może mi powiedzieć, co się działo? Czy Damian cały czas nie zdawał sobie w ogóle sprawy, co się dzieje? Jesteś Damian, prawda? Trener z Telnor Town. Zaopiekuję się nim, Judy. Wydaje się, że troszeczkę nie ogarnia, co się dzieje. Tak bardzo się cieszę, że złapaliśmy Darkraja. Dokładnie. Ale jesteś niesamowity, Judy. Dziękuję, bardzo mi miło. Tak. Czyli, że wyrosłem na wspaniałego trenera. No dziękuję bardzo, jest ze mnie dumny. No wiecie, usłyszeć takie słowa tutaj od ojca, to no, dla naszej postaci to na pewno coś wielkiego. Posłuchaj, pozwól, że tutaj jeszcze zostanę swoim przyjacielem jeszcze przez pewien czas, żeby przekonać się, czy na pewno z nim wszystko jest okej, dobrze? Aha, czyli zadzwoni do mnie, kiedy nasz przyjaciel poczuje się już lepiej, obiecuję. A więc tak, miej rękę na telefonie. I proszę. To miejsce zostało, można powiedzieć, że przeze mnie uratowane. Masakra, daliśmy radę, zrobiliśmy to. Wspaniale. Tu jest jeszcze, wiecie co? Ej, może zanim gdziekolwiek pójdziemy, to najpierw powinienem sobie uzdrowić Pokémony. Tutaj jeszcze na pewno są w ogóle trenerzy, z którymi można dokonać wymian. Mnie to bardziej interesuje, czy tutaj są jeszcze jakieś nutki, które kto wie, może gdzieś w jakieś fajne miejsca mnie zaprowadzą. Tutaj nic nie ma, więc w sumie używanie tutaj Rock Climba to takie trochę zbędne. Wiecie, już słabo pamiętam dokładnie to miejsce. Czy tutaj coś było, czy się coś znajdowało, czy nie. Fajnie jest sobie troszeczkę pospacerować, zobaczyć te miejsca jeszcze raz. Bardziej im się przyjrzeć, a nuż zawsze znajdziemy coś, a no mówię, ciekawego. Chociaż na razie, jak mówię, jest jeszcze wiele takich właśnie Delta Pokémonów, które można powymieniać, posprawdzać. Jeżeli chodzi o sprawy fabularne, to nie wiem, czy jeszcze czegoś tutaj tak jakby nie ma, bo chyba jeszcze wszystkiego nie odkryłem. Tak naprawdę ta gra. O proszę, hej, tutaj Damian, dzwoni do mnie, posłuchaj. Wciąż jestem. Tak, wciąż nie odzyskał swoich wspomnień całkowicie. Od tego momentu, kiedy stał się dziwny, zdaję sobie sprawę, że był dziwnym. Staram się poukładać to wszystko razem, rozumiesz chyba. Aha, czyli jest jakiś sztorm na Maelstrom 9. Maelstrom 9? Co to chodzi o nazwę ulicy? Tam są jakieś jego wspomnienia, tak? O których pamięta jakieś miejsce. Niezbyt dokładnie, ale. No dobra. Czyli zaraz, zaraz, zaraz. No chciałbym się tam udać. Naprawdę, ale ja już nie jestem pewien dokładnie, co to za miejsce. Czy on podał mi nazwę ulicy, czy co tak dokładnie? Co tu mamy? Prion Site. Ja tutaj nie byłem wcześniej, chyba tak. Chcę tutaj, wiecie, chcę wrócić do świata normalnego. Gdzie tu jest przejście? Właśnie, a gdzie tu było przejście? Tak całkowicie szczerze mówię. Chcę wrócić. Chcę stąd wrócić po prostu czym prędzej. A nie pamiętam jak. Najgorzej. A czekajcie, zaraz stąd to przyszliśmy, czy nie? Nie, stąd nie przyszedłem. O, tu, nie, zaraz stąd by. Kurde, zgubiłem się. Ewidentnie się zgubiłem. Już nie wiem, gdzie byłem, a gdzie nie byłem. Będziemy tak chodzić w tej weftę. Może powinienem się z powrotem cofnąć do tego miasta, w którym wcześniej byłem. Nie no, przecież. Byliśmy tutaj, oczywiście, że byliśmy. Czyli ja chyba tak właściwie nic tutaj ciekawego nie znajdę. Muszę się wrócić z powrotem.
przejść sobie tam przez całą tę drogę. No bywa. Niestety bywa. No nic tutaj ciekawego nie znajdę. Tam nic nie było. Jak mówię, tutaj warto te wszystkie... Pamiętacie, ile jest było miejsc, gdzie były te nutki? To wszystko moim zdaniem trzeba będzie dobrze obczaić. I w ogóle ten teleport to nie był za salą? Chyba za salą był, prawda? Tak, bo to jest tutaj. W ogóle mogę odwiedzić tatę, zobaczymy co nam powie. Ojej, to naprawdę trzeba tak przechodzić. Strasznie przycina w tej sali. Serio, jakieś większe ścinki niż standardowo by były. O, tu już nie. A jego nie ma. Kurde, przyszedłem w odwiedziny, a ten sobie, nie wiem, poszedł na kawę chyba. Szkoda, nie fajnie. No to dobra, wracamy do normalnego świata. Ogólnie, no co tu dużo mówić. W tym drugim świecie, jak widać, uporządkowaliśmy sprawy, ogarnęliśmy wszystko. Tu już jesteśmy, na drodze numer 5. O, tam są na przykład jakieś nutki. O proszę, tak blisko. Dobra, szybko. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli użyjemy... Ej, ja w ogóle w tej jaskini to ja byłem? Ej, nie byłem w tej jaskini. Ej, to zaraz tu przyjdziemy, ale no za chwilę. Najpierw przekonajmy się, czy za każdym razem będzie jakaś jaskinia, czy tak właściwie co? Ta muzyczka jest fajna. Otwiera nam się przejście do tamtego wymiaru. Ej, ale ja już tu byłem. Chupa, o kurde. Nie, to tu jednak nie byłem. Pomyliło mi się to z innym miejscem, z innym teleportem. Chociaż ja ten teleport chyba widziałem od tamtej górnej części. Nie wiem, czy tam gdzieś nie chodziłem. Tu jest chupa, ludzie, po prostu. Pokémon, z której którego umiejętności korzystam. O kurde, dobra, zapisujemy. O masakra, no to są rzeczy, których człowiek się nie spodziewa. I takie dość hu. Człowiek potem myśli, coś się dzieje. Skąd on się tu wziął? Dobra, Ra będzie go obijał. Zapisałem grę, więc mam nadzieję, że nic nie zawalę. Dokładnie. To jest chupa. Dobra, zobaczymy ile pek zabierze. O kurde, sporo. Zbyt dużo ewidentnie. Prawie nas na hita zdzielił. Rom! Czy ja muszę się zawsze tak wkurzać? Ra uznał jednak, że muszę spróbować jeszcze raz złapać chupę, więc dajcie mi chwilę. Dobra ludzie, już jestem z powrotem i stało się coś dziwnego. Zapomniałem, nie wiem, czy... Nie pamiętałem do końca chyba typów chupy, bo to jest chyba na pewno Pokémon typu psychicznego. I co, on jest jeszcze typ dół, bo Quicka tak na niego nie zadziałał. Ani Falswipe, wiadomo. Użyłem P.E.K.K.A. Ja nie wiem, albo zostawiłem mu równo 1 HP, albo tam było coś, że nagle chupa coś tam zmienia wymiar, coś tam było Trick the Dimension i nie wiem, nie wiem dlaczego. W sumie naprawdę, no chyba zostawiłem równiutko 1 HP temu Pokémonowi. Więc trzeba trzymać mocno kciuki, żeby udało mi się go teraz złapać. Oby. Jak próbowałem jeszcze raz, to wiecie, okazało się, że znowu Ra go zabił. Jakoś ma chęć ubijania chupy. Mam nadzieję, że jednak pozwoli mi go złapać. Oby. Bo to jest Pokémon, którego chciałbym. W ogóle ciekawe, czy można tutaj mieć w tej wersji jakby chupę w tej takiej... jakby to powiedzieć, tej innej wersji. Tej takiej wielkiej i strasznej. Nie mam pewności. Możecie pisać, jak się orientujecie. Dobra, może teraz... Nie. Niestety. O właśnie, on chyba... A nie, on po prostu użył Trick Roomu. On użył Trick Roomu. Nie wiem, wydaje mi się, że Quick Attack był po prostu tak świetny, że zostawiłem mu 0 HP. Znaczy 0 nie, ale tam jest chyba z 1 HP naprawdę, no bo... Aż dziwne to dla mnie i nieprawdopodobne, no ale jak widać miałem farta. Na szczęście go nie ubił. No jejku, chupa, czy to musi być aż tak trudne? Czy musisz te Pokémony muszą utrudniać takie proste sprawy, no powiedzcie. To już powinien być na złapaniu bardzo łatwy. No przecież jest uśpiony, bijemy Ancient Balla, jest duża szansa na złapanie. Więc no aż prosi się, żeby no jednak wpadł w końcu w tego Balla. Ale nie, życie byłoby zbyt proste, gdyby to tak nastąpiło. Chociaż wiecie, tak samo jak było już z Reggie Ice'em. Najpierw nie potrafiłem go złapać, ubił się Straglem, a potem co? Za pierwszym Ancient Ballem, więc to po prostu dużo zależy od farta. No może teraz, zaraz. Haj, nawet nie doliczyłem zbyt długo. Jak on zamierza tak sobie, kurczę, dawać ciągle tego Nasty Plota, już się tak zboostował, nawet nie atakuje, ale dla mnie to dobre akurat. Niech nie atakuje, a może w końcu, jak mówię, złapie się. 50 Ancient Balli naprawdę nakupiłem na wielkie łapanie legend, tylko też nie chcę na jedną chupę wyrzucić nie wiadomo ile. Ach, już myślałem, że już się uda. Jejku, czemu to musi być takie trudne? Ale, no, mam swoje postanowienie, złapać jak najwięcej Pokémonów. I to nie tylko tych Delta, jak są jakieś legendarne, to również oczywiście łapiemy. Dobra, dawaj Ancient Balla. Może zaraz, może za chwilę, jak widać jednak nie. Jejku. Chupy to jeszcze w żadnej grze nie pamiętam. Znaczy, czy łapałem chupę w jakiejś grze?
Nawet nie pamiętam, powiem wam. Jeżeli ktoś z was pamięta, czy chupa, czy ten Pokémon był łapany przeze mnie oczywiście, to możecie dać znać. Nie wiem, jeszcze zastanawiam się nad Pokémon... Czekajcie, jak to się nazywało? Dark Rising? Tak, tam być może łapałem chupę, ale nie pamiętam. Możliwe, że tam, bo w innych wersjach raczej małe szanse na to. No jejku, czy to może w końcu nastąpić? A, jest, chupa nasza. Było ciężko, ale udało się. Co się ceni. Czyli widzicie, kolejne nutki doprowadziły mnie... Tak, Psychic the Ghost, dobrze, jak te typy. Kolejne nutki zaprowadziły mnie do kolejnego legendarnego Pokemona, czyli naprawdę, czyżby każde po prostu te nuty, maloety mogły nas doprowadzić do tego typu miejsc? Jeżeli tak, to nieźle, fajnie. Tutaj tak, tu Hyperspace, tutaj to. Zobaczymy jeszcze, co jest w tej jaskini. Może też coś fajnego. Jeszcze wynajdziemy ultrabole, tego typu rzeczy. No fajnie, ale teraz to już mnie w sumie... A, tu jest ten przedmiot, do którego nie wiedziałem, jak się dostać w ostatnim razem. A teraz już wiemy, co tam było. Tak więc dobrze, ludzie, słuchajcie. To będzie tyle na dzisiaj. Znowu Delta, nie Delta, tylko legendarne dwa Pokémony zdobyte. No, wirus opanowany, ponieważ udało nam się na szczęście powstrzymać ten wirus, który w Dark Realm, czy jak to się tam nazywało, rozwijał się. Damian jest uratowany, kultyści są uratowani. Ten jeden nam co prawda powiedział, że to będzie wielka zemsta na Damian, ale zobaczymy, czy kiedykolwiek uda mu się ją ziścić. No, któż to wie. Ale to tyle na dzisiaj. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, a kolejny odcinek z Pokémon Insurgents już wkrótce, tak więc do zobaczenia, cześć i czołem i na razie. Hej!